Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest Michał Chlebny, płocki dziennikarz. Dzień dobry. Ale nie tylko dziennikarz, bo jesteś też, Michał, pomysłodawcą pewnego kanału na YouTubie, który mm, zajmuje się filmami. Skąd pomysł y, na tego rodzaju kanał? Y, tak, zgadza się. Kanał nazywa się Jazda z Filmami. I skąd się wziął ten pomysł? Zawsze chciałem recenzować filmy. Tylko recenzje, które znajdowałem, czy to były tekstowe, czy takie wideo, to nie były takie zbyt interesujące w swojej formie. One były takie po prostu, no jak to mówię, proste. Czyli albo po prostu siadał ktoś przed kamerą i powiedział przez 10 minut, co mu się podoba, co mu się nie podoba, no albo po prostu, no mówię, było to samo w tekście. I ja chciałem zrobić coś takiego ciekawszego, żeby to było bardziej takie internetowe, ciekawsze, fajniejsze. No i mam nadzieję, że udało się to nam chociaż odrobinę osiągnąć i że będziemy dalej to robić. No jak to wyglądało od zaplecza? Wpadłeś na taki pomysł i co dalej? No to tak, jak wymyśliłem mniej więcej koncepcję tego i zacząłem szukać inspiracji nawet w innych branżach. No i na przykład kanał sportowy robi takie rzeczy albo w Top Gear, tak sposób prowadzenia, żeby to było tak bardzo na luzie. No i tak, no i musiałem zabrać ekipę, no to miałem moich dwóch kolegów ze szkoły filmowej, dwóch Maćków. No, i. Może przedstawmy ich, żeby się nie obrazili? No. Tak. Pozdrawiam Maćka Orła i Maćka Szerszenia. No i właśnie uzgodniliśmy, że będziemy coś takiego robić, że koncepcja kreatywna nam się spodobała. No i później zaczął się taki problem, no że teraz trzeba było znaleźć miejsce i ekipę techniczną. No to. Miejsce było szukane w międzyczasie, ale ekipa techniczna, to się znalazło, bo poznałem na planie jednego teledysku mojego kolegę Bartka, Bart Bartek Grzebrowski. pozdrawiam Cię. No i z nim tak rozmawiamy o tych kwestiach technicznych, no i jemu też pomysł się spodobał. No i on do tego zaangażował jeszcze Bartka Zalipskiego, też pozdrawiamy, którego tam w międzyczasie poznałem, ale tego pierwszego Bartka znałem trochę dłużej. No i już była ekipa, no i w międzyczasie właśnie znalazło się miejsce, w którym nagrywaliśmy, teraz eksperymentujemy z różnymi miejscami. No i trwa to do dzisiaj. Na czym polega ta koncepcja? Bo po, tak powiedziałeś ogólnie, że to miało być coś ciekawszego niż do tej pory, ale faktycznie te odcinki są wasze dość nietypowe. Kto myślał nad tym, bo nazwałeś siebie w naszej rozmowie prywatnej dyrektorem kreatywnym, tak? To producentem, producentem kreatywnym, kreatywnym tak. To, to Ty wymyślałeś tę formę taką specyficzną ze z, z, z przybliżeniami waszymi, z jakimiś tam dodatkowymi wstawkami, czy to był pomysł kogoś innego? Mm, sam pomysł był mój, tylko ja nie wymyśliłem tego stylu. Ten styl mm. już był w internecie, czy to na TikToku, czy o różnych twórców. I chciałem go zastosować do takiej formy recenzji filmowych. No to można powiedzieć, że jest jeden twórca, którym się inspirowaliśmy, to Mietczyński i jego kanał Masochista, tylko, że on omawia całe filmy, czyli od początku do końca. I jest też takie wstawki są. No i my to zrobiliśmy to samo, tylko że z filmami, które wychodzą w kinach są na bieżąco. Mm -hmm. A powiedz, skąd bierzecie inspirację do swoich odcinków? Czy omawiacie każdy jeden film, jaki się ukazuje w kinach, czy, czy też masz się ukazać w kinach? Czy może jest jakaś droga selekcji? To zależy, ponieważ od czasu i ilości premier. Bo, jeżeli są trzy fajne premiery, no to musimy je wszystkie obejrzeć i zrobić. Ale na przykład są filmy, które mało kogo interesują, i takie trafiają na naszą rezerwową listę, ponieważ robimy to w wolnym czasie, i niestety nie ma czasu, żeby przerobić wszystkie filmy, ale bardzo byśmy chcieli przerobić wszystkie filmy, jakie są. No ale mówię, niestety tutaj brakuje nam czasu. No właśnie, bo powiedzmy, że mieszkasz i pracujesz w płocku, natomiast mhm. odcinki nagrywane są w Warszawie. Tak jest, w Warszawie nagrywamy. Muszę dojeżdżać. Czyli jest to dość duże tempo, sądząc po ilości dotychczasowych odcinków i częstotliwości ich ukazywania się na waszym kanale. To jak często nagrywasz w Warszawie i w jaki sposób to robisz? Odcinki wychodzą tak średnio co 3-4 dni i spotykamy się co dwa tygodnie i nagrywamy kilka odcinków, czyli załóżmy, mm -hmm. nie wiem, tak cztery, pięć odcinków nagrywamy. Najwięcej nagraliśmy osiem i to był błąd akurat, ponieważ później nie było kiedy w ogóle tego przerobić. Mm -hmm. Rozumiem. A jaka jest perspektywa rozwoju tego kanału? Gdzie zamierzacie ruszyć w całą Polskę, gdzieś szerzej? W jaki sposób chcecie promować ten swój kanał? Hmm, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ mniej więcej mamy pomysł, jak to zrobić. Na przykład teraz... Teraz y, mamy głównie recenzje filmowe, i mamy też kilka relacji z oficjalnych premier. Tego będzie więcej, tylko właśnie będą wychodzić filmy, będziemy jeździć. Y, planujemy też różne zabawy filmowe, takie jak właśnie quizy, czyli na przykład będzie y, największy test wiedzy o gwiezdnych wojnach albo o filmach Marvela. Takie rzeczy też będą, tylko potrzeba na to czasu. Wszystko, co jest związane z popkulturą i z rozrywką. To u nas będzie w takiej przystępnej, bardzo fajnej formie tak, no mamy też różne inne plany, na przykład, żeby rozszerzyć się na seriale, czy na gry komputerowe, czy na książki, ale to jest raczej taka odległa przyszłość, bo musimy tą ekipę jakoś zwiększyć oraz ten, oraz już musimy jakoś odrobinę chociaż na tym zarabiać, żeby zwracały się koszty produkcji. A kto się zwraca, to później już możemy bez problemu działać. No rozumiem, bo powiedzmy sobie, że w tej chwili działacie jako grupa pasjonatów, tak? A musicie to chyba jakoś... Z, bardziej ukomercyjnić, żeby móc się rozwijać, e, czyli mniejszym apelujemy, jeżeli komuś podoba się to, co Michał z ekipą robi e, na swoim kanale, to proponujemy współpracę, tak? Tak, zapraszamy. Mamy, na ten moment mamy około tam bodajże 12 tysięcy już odtworzeń. No i z czasem będzie coraz więcej, tak miesięcznie, około pięciu. Więc jak ktoś chce się pokazać w jakiejś po prostu nawet małej formie, to jak najbardziej zapraszamy, jesteśmy otwarci. Mi pozostaje życzyć się Wam powodzenia w dalszym rozwoju, a naszym czytelnikom i widzom podpowiem, że Wasze produkcje można też zobaczyć na petronius.pl. Tak, a jeżeli ktoś jest po prostu nawet ciekawy, jak to wygląda. To polecam sprawdzić, jeżeli Ci się spodoba, to możesz oglądać dalej, a jeżeli nie, no to możesz powiedzieć też dlaczego, bo jak najbardziej jesteśmy otwarci na krytykę i opinie innych ludzi. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.